dwie rzeczy. Jeśli ktoś ma ból szczęki w stawie szczękowym, to będę się o to modlił po nabożeństwie. Jeżeli ktoś ma też ból serca, arytmię jakąś, która jest taka trochę irracjonalna, czyli po prostu no, raz na jakiś czas przydarza się inny rytm serca, ewentualnie inne ciśnienie, to też będę się o to modlił. Ale jeżeli to jesteś ty, który teraz mnie oglądasz, jeżeli boli cię szczęka z jakiegokolwiek powodu, czy zostałeś uderzony, czy została ta szczęka złamana, to ja to teraz przeklinam w imieniu Jezusa, nakazuję, aby cały ten stan wrócił na swoje miejsce, tak jak został stworzony. Jeżeli natomiast boli cię serce, ja teraz mówię do ciebie, diable, żebyś puścił to serce w swoje ręki, żebyś przestał zaciskać to serce. Teraz w imieniu Jezusa nakazuję, aby wszelki stres usunął się, wszelki stres, który powoduje, że to serce łapie inny rytm serca, inny rytm, inne tętno. Teraz nakazuję ci, żebyś się odsunął. Ja ogłaszam pełne zdrowie serca, pełne funkcjonowanie w imieniu Jezusa. Amen.